Czy istnieją słowa, które są w stanie opisać miłość matki do dziecka? Bardzo trudno jest wyrazić jej piękno i głębie. To taka miłość ukryta przed fleszami aparatów, odarta z nienaturalnych idealizacji i zbyt wygórowanych oczekiwań, którym nie da rady sprostać niejedna kobieta. Chodzi o tę miłość codzienną, utkaną z radości i smutków, zwycięstw i porażek, odwagi i lęku. Są w niej gesty heroiczne, aż po oddanie życia za dziecko. Jest bohaterstwo codziennych, małych tak, po nieprzespanych nocach z powodu kolki lub gorączki niemowlęcia, czy kolejnej kłótni z nastolatkiem. Nie tylko matki, ale każdy z nas może wpatrywać się w najpiękniejszy wzór miłości macierzyńskiej, jaki pozostawiła nam Maryja. Pragniemy Was zaprosić do specjalnej modlitwy, nowenny do Matki Bożej Sercem Słuchającej, modlitwy przed wspomnieniem niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Nowenna to modlitwa pokorna, wytrwała, wierna. Modlitwa prośby. W Kościele nowenna, czyli 9 dni, jeden po drugim, gdzie zwracamy się do Boga w jakiejś ważnej intencji, jest przygotowaniem do tej szczególnej chwili. Pragniemy dzień po dniu coraz bardziej przybliżać się do tajemnicy niepokalanego serca Maryi. Nowenna to 9 dni, przez które chcemy wspólnie z Wami trwać w modlitwie dialogu dwóch serc, serca matki i serca dziecka. Mówiąc słowo dziecko, mamy na myśli osobę dorosłą, mającą już doświadczenie życia duchowego, która przyjęła lub pragnie przyjąć Maryję do swojego życia jako matkę, na podobieństwo umiłowanego ucznia Jezusa, trwającego z nią pod krzyżem. Przez 9 kolejnych dni będziemy medytować jedno z wezwań litanii do niepokalanego serca Maryi, czyniąc przymioty, a więc cechy jej serca, drogowskazem na każdy dzień, by jej miłość nas inspirowała, oświecała, wspierała w codzienności, prowadząc do Jezusa poprzez nawrócenie i uświęcenie. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Wsłuchajmy się w subtelny rytm bicia Jezusowego serca razem z Matką Najświętszą.